I gotowe. Cześć, Smerfetko! Zagram solówkę na świątecznej imprezie. Chcesz posłuchać? Ach, teraz nie mogę, Harmoniuszu. Może później, muszę położyć prezenty pod choinkę. Hej, Marudo! Chcesz posłuchać solówki? Cierpię solówek! Ostrożnie, Smerfy! Uwaga, ostrożnie, ciamaj dowolniej! Posiłku, tylko ostrożnie! Ej, Smerfy! Chcecie posłuchać mojej solówki? Nie teraz, Harmoniuszu, sam powinieneś wiedzieć. Papa Smerf zawsze mówi, że najpierw przygotowania do świąt. Wszystko zgodnie z tradycją. Rozproszenie uwagi może spowodować, że się coś przypali. Żaden Smerf nie docenia dobrej muzyki! Chcesz posłuchać mojej solówki, śpiochu? Nasz Smerf ma prezenty z Grybusie. Wyjątkowe świąteczne niespodzianki. Po jednej dla każdego Smerfa. A ty coś przygotowałeś? Napisałem świąteczną solówkę. Chcesz posłuchać? Harmoniuszu, zaczekaj! Zaczekaj! To nie jest śmieszne! Zobacz, co zrobiłeś! Nie mogę się doczekać, kiedy będzie gotowy. To najsmaczniejszy pudding, jaki zrobiłem. To ja dopilnowałem przewozu. Wiem, że papa Smerf będzie bardzo zadowolony i mnie pochwali, że tak dobrze to wszystko... Chcesz posłuchać mojej solówki? Przesuń trochę wyżej. Ostrożnie z żołędziami. Trochę niżej, Smerfetko. Tak jest. Idealnie! Wszystkie Smerfy są takie szczęśliwe. To mogą być nasze najlepsze święta. I od tamtego czasu, w każdą Wigilię, święty Mikołaj z białą brodą w czerwonej czapce, z wielkim workiem pełnym zabawek, wybiera się w podróż odwiedzić dzieci na całym świecie. I przywieźć prezenty. Ach, uwielbiam tę opowieść, dziadku. Czy święty Mikołaj naprawdę istnieje? Cóż, kiedy byłem mały, Wigilia bez Mikołaja i prezentów nie była Wigilią. Wigilia. Nie cierpię świąt, ale najbardziej nie cierpię Bożego Narodzenia. Jak pomyślę o tych wstrętnych niebieskich Smerfach, które przygotowują prezenty i promienieją tą całą miłością i radością. Nie pozwolę na to. O, nie! Nie, nie, nie! Lakier, ty nędzny kocurze, zamienię cię w dywanik, który będę... A co to? Mamusi stary przepis, jak uprzykrzać życie? To jest to! Wykorzystam go, żeby zepsuć Smerfom święta! Ależ będą cierpieć! A kiedy już się nacierpią, wszystkie zniszczę! Jednego po drugim! Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki zdań. Co za radość, wysaniami można mieszać. Jeszcze nie teraz. Chciałem się tylko upewnić, czy jest gotowy. Ach, nie wierzę ci ani trochę. Chciałeś wziąć dla siebie, a to bardzo samolubne i niesmerfne, bo... Ważniaku. Oprócz ciebie jest jeszcze 99 smerfów i... Ważniaku. My też lubimy pudding i chcemy... Ważniaku, dziękuję. Jak już mówiłem, łasuchu, świąteczny pudding będzie gotowy, gdy dodamy ostatni składnik. Masz na myśli ostatni orzech? Tak jest, ostatni orzech. Chodzi o ten duży, dojrzały, smakowity orzech, który... Jadłeś? Wybacz, papu Smerfie, nie chciałem. Nic nie szkodzi, łasuchu. Pożyczę jeszcze jeden orzech od wiewiórki. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Co za radość, gdy stajemy. Widzisz, Klakierku, ta cudowna mikstura będzie gotowa, gdy dodamy ostatni składnik. Słodki dodatek mojej kochanej mamusi. Wyciąg z jadu zmii. O, jak się cieszę, Klakierku. Wkrótce pozbędę się wszystkich smerfów. Nie rozumiem. Czemu mi się nie udało, Klakierku? Postępowałem według przepisu matki. Dokładnie co la! Kropli. Ojejku. Możesz smerfować, wiewiórko. Mam go, papo
Smerfie? Och, mój wzrok nie jest już tak dobry jak kiedyś. Dziękuję, wiewiórku. Wesołych świąt! Pomyśleć tylko, że święta tuż, tuż. Te wstrętne małe smerfy śpiewają, tańczą i śmieją się. Na samą myśl robi mi się niedobrze. Gdybym tylko dorwał ich niebieskie skórki, już ja bym... Co to znowu? Halo, kto tam? Co tu robicie? A? Proszę, dobry człowieku. Nasze sanie się wywróciły i dziadek nie otwiera oczu. Pomoże nam pan? Macie pieniądze? Nie. Więc idźcie stąd! Jestem zajęty! Ale on niedobry! Tak, chodź, braciszku. Poszukamy kogoś innego, kto nam pomoże. Od kilku godzin powinni już być. Niepotrzebnie się zgodziłem, żeby jechali z dziadkiem. Zbierz natychmiast ludzi. Idziemy ich szukać. Tak, panie! La, 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 la. Myślisz, że dziadek poszedł do nieba? Nie martw się, Franku. Mam nadzieję, że ktoś nam pomoże. Ależ te dzieciaki miały tupet. Przeszkadzasz mi w robocie. Zobaczymy, na czym stanąłem. Aha, tak. Dwie krople śliny nietoperza. Nie, 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 nie. Nigdy mi się nie uda, smerfy. No, musi być sposób, żeby je zniszczyć. Ktoś ty? Nieważne, kim jestem. Ważne jest to, że mogę dać ci moc potrzebną do zniszczenia smerfów. A co w zamian? W zamian? Chcę dwoje dzieci, które zgubiły się w lesie. A mogę wiedzieć po co? Dla zemsty! Zwyczajnej zemsty! Wuj tych dzieci, pan Bailiff, jest tak dobry i szlachetny, że ciągle miesza mi szyki. Powstrzymywał mnie i przeszkadzał w działaniu nie raz i nie dwa. Teraz chcę porwać dzieci. Sprawię, że będzie cierpiał. Oczywiście mógłbym sam je znaleźć. Niestety mogę działać tylko przez podstęp i zdradę, a do tego ty jesteś najlepszy. Rozumiem. A smerfy? Ten zwój powie ci, jak znaleźć wioskę smerfów i co zrobić, kiedy już tam będziesz. Och, tak. Wyruszam natychmiast. Najpierw dzieci, potem smerfy. Tak, oczywiście. Halo, dzieci. Gdzie mogą być te małe pędraki? Halo, dzieciaki. Hej! Szukamy dwójki zaginionych dzieci. Mojej siostrzenicy i siostrzeńca nie widziałeś? Nie widziałem. Wydarzył się wypadek. Sanie dziadka się przewróciły. Na szczęście nic mu się nie stało, ale nie możemy znaleźć dzieci. Och, biedactwa. Będę bardzo uważnie się rozglądał. I dobrze zrobisz. Jak znajdziesz, dam 10 złotych monet. 10 monet? Och, jest pan bardzo hojny, ale oczywiście najważniejsze, żeby dzieciom nic się nie stało. Och, niech się znajdą jak najszybciej. Daleko nie mogło odejść. Idziemy. Wesołych świąt, mój dobry człowieku. Och, i wam też wesołych świąt. 10 złotych monet. A może, klakierku, jest sposób, żeby mieć wszystko, smerfy i złoto, co? Halo! Uhu! Dzieci! Boję się, siostrzyczko, biedny dziadek. Nie bój się. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Och, cicha noc, święta noc, cicha noc. Słyszysz, papo Smerfie? To brzmi jak głos dziecka. A tak, dokładnie. To chciałem właśnie powiedzieć. Moim zdaniem trzeba... Ej, zaczekajcie na mnie! U żubka ma... Stać! Słyszycie? Nie wolno krzywdzić tych dzieci. To nasi przyjaciele, rozumiecie? Święty Mikołaj! Chyba tak. Dobry, wilk dobry. A teraz idźcie swoją drogą, przyjaciele. Proszę, nasz dziadek jest ranny i potrzebuje pomocy. Sanie się przewróciły i... Gdzie jest wasz dziadek? Przy saniach. Wysiłku, ważniaku, Ciamajdo, znajdźcie sanie. Tak, papo Smerfie. Smerfetko, wracaj do wioski, a ja pomogę dzieciom. Tak, papo.
po smercie. Nie martwcie się, będzie dobrze. Jesteś święty Mikołaj? Święty Mikołaj? Ja? Tu są, chodźcie! Widzisz gdzieś dziadka, ważniaku? Absosmerfnie nie, Osiłku, ale na pewno było tu wiele osób. Cóż, możemy więc wracać i powiedzieć o tym papie Smurfowi. Ojeju, Osiłku, ważniaku, patrzcie, co to... Co tu jest napisane? Nieważne, Ciamajdo, co tu jest napisane. Ważne jest, żeby natychmiast wracać do... Nie gadaj, czytaj! Drogie dzieci, dziadkowi nic się nie stało, zostańcie przy saniach, wrócę po was. Kocham was, wujek Edgar. Najwyraźniej nie jest to wiadomość dla nas, a my błąkamy się. Trzy drobne plamki na białym pustkowiu. Hej, zaczekajcie na mnie! Chodzi o to, klakierku, żeby najpierw oddać dzieci obcemu, zniszczyć wioskę Smurfów, a potem doprowadzić wujka do obcego i otrzymać nagrodę. Idealny plan, klakier! Po prostu boski! Uhu! Dzieci! Hej, hej! Dziadek się zdziwi, że widzieliśmy świętego Mikołaja. I jego pomocników. Taki pyszny, apetyczny pudding, a ja nie spróbowałem ani odrobiny. Smurfie łasuchu, nie bądź samolubym. Są święta, trzeba dawać, a nie tylko brać. Skoro już jesteście z dala od domu w Wigilię, chciałbym dać wam ten mały podarunek. Dziękujemy. Jaki ty jesteś miły, Mikołaju. Mikołaj? A kto to? Och, jakież to piękne. Dziękujemy. Papo Smurfie! Papo Smurfie! Znalazłem sanie, Papo Smurfie. I nie tylko. Był tam list od waszego wujka. Napisał, że z dziadkiem wszystko dobrze i że chce, żebyście zostali przy saniach, bo on po was wróci. To dobre wieści. Och, Mikołaju, jestem taka szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, kiedy spotkam się z dziadkiem i wujkiem. A możemy otworzyć prezenty, zanim pójdziemy? Ależ oczywiście, Franku, wszystkie! Nie cierpię prezentów! Och, trochę serca, Machudo, trochę serca! Jest taka piosenka, którą śpiewamy na święta. Bardzo stara i bardzo prawdziwa. W sercach niech nadziei iskra śni. Miłość cierpią, świetla drogę ci. Niech dobroci w czarkę. Zaśpiewajcie z nami, dzieci! Sprawi, że zamieszka radość w nas. I razem jeszcze raz. W sercach niech nadziei iskra śni. Śpiewajcie, śpiewajcie. Miłość niech rozświetla drogę ci. Doskonale. Osiłku, ważniaku, Smurfetko, zbierzcie trochę drewna. Zrobimy ognisko i damy sygnał. Tak, papo Smurfie. Chłopki, bo rzucę was mojemu kotu. Ruszaj się, klakier. Z Smurfami zajmę się później. Och, papo Smurfie, czego ten wstrętny Gargamel chce od dzieci? Nie wiem, Smurfetko, ale na pewno niczego dobrego. I co teraz będzie, papo Smurfie? Możemy zrobić tylko jedno, ważniaku. Iść za nimi. Proszę, puść nas. Co chcesz z nami zrobić? To już moja tajemnica. Gargamelu! Dzieci są teraz moje, zgodnie z umową. Tak, tak, oczywiście, oczywiście, zgodnie z umową. Proszę, zabierz je sobie, zabierz. Moje słowo jest cenne jak złoto. O, tak, na pewno. Pierwny człowiek, nie podoba mi się. A teraz zgodnie z umową. Gargamelu, tutaj jest sposób na zniszczenie wioski Smurfów. Dzięki! No dzieci, idźcie z tym miłym panem. Jestem pewien, że ma dla was piękne świąteczne prezenty. Jasne, że mam. Chodźcie! O, papo Smurfie, jak on może być taki paskudny? Dziękuję, raz jeszcze dziękuję. Och, i życzę wesołych świąt, dzieci! A co z naszą wioską? Będzie musiała zaczekać. Dzieci są ważniejsze. Ha-ha! Nareszcie was znalazłem, Smurfy! Zbliża się czas zagłady! Smurfy! 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 Nie ma ich, klakier! Ale to nic! One wrócą! Och, cudowna noc! Zacznę bez nich! Moce zła, wiedźmy, demony, wstrętnych Smurfów czas skończony! I od tej chwili niech głodują, strach i smutek tylko czują! O, to działa!
Ech, och, będą głodne, bezdomne, nieszczęśliwe. Ale teraz czas odebrać 10 złotych monet. Wesołych świąt, Smurfy! Nie mogli odejść daleko, papo Smurfie. Nie zbliżajmy się zbytnio, póki się nie dowiemy, co on knuje. Poczekajcie! Znalazłem dzieci! Jakiś obcy człowiek w pelerynie porwał biedactwa i pomknął przez las. Niemożliwe. Tak! Chciałem je ratować, bardzo się starałem. Omal nie straciłem życia. To prawdziwy szaleniec. Dokąd uciekł ten drani? O, tam! Poszedł przez las i zniknął między drzewami. Chodźmy. Zaczekajcie, a co z moją nagrodą? Moje 10 sztuk złota. Dostaniesz, kiedy znajdziemy dzieci. Ach, no cóż, bardzo nieładnie. Tak jest. Bardzo nieładnie. Umowa to umowa, a ty złamałeś naszą umowę. Ja? O nie, 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 nie. Źle zrozumiałeś. Widzisz, cicho! Teraz pójdziesz ze mną. Ach, no bardzo chętnie, ale mam pilne sprawy i muszę się nimi zająć. O tak, 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 pójdę, zrobię co każesz. Wszystko, tylko zabierz je, proszę. Ty przodem, Gargamelu. Tak. Spójrz, papo Smurfie, Gargamel i Klakier dołączyli do nich. Och, biedny Franek. Biedna Gabrysia. Może nawet biedny Gargamel. Biedny Gargamel. Nie mogę dalej iść, proszę pana. Dokąd nas pan zabiera? Możemy się tu zatrzymać. Skoro mnie już nie potrzebujesz, to może... Wręcz przeciwnie. Zawsze jest mi potrzebny taki wstrętny i zły człowiek jak ty. Ale... Dlatego dotrzymasz mi towarzystwa i dzieciom też. W tej ostatniej podróży. Mówił pan, że nigdzie nie idziemy. Bo nie idziemy, moje drogie dziecko. A dokąd chcesz nas zabrać? Do domu, do mojego domu. Będzie wam się podobał. Nie pójdę nigdzie. Impreza się jeszcze nie skończyła. Boję się. Ogniu, pal się, pal, a my ruszamy w ciemną dal. Proszę, niech pan przestanie. O tak, proszę, przestań, błagam, będę dobry, obiecuję, będę bardzo dobry. A niech to, Smurf, za późno. Tak, za późno. Może nie. Racja, może nie. Ależ, papo Smurfie, co możemy zrobić? Jego moc jest taka straszna. Jest moc silniejsza, to potęga miłości. Musicie śpiewać, moje Smurfy. Śpiewać? Tak, śpiewać jak nigdy dotąd. Wierzyć, jak jeszcze nigdy nie wierzyłyście. Miłość niech rozświetla drogę ci. Głośniej! Niech dobro śpiewajcie, śpiewajcie! Wielki dar sprawi, że zamieszka radość w nas. Święty Mikołaj! Po macicę to Smurfy! Precz stąd, szkodniki! I gracie z niewyobrażalną mocą! Ratuj nas, Mikołaj! Połóż nam! Głośniej, Smurfy! Włóżcie więcej uczucia! Ostrzegam was, Smurfy! Przestańcie! Miłość niech rozświetla drogę ci! Ogniu! Ogniu! Pal się! Dzieci, słyszycie mnie! Śpiewajcie z nami, znacie słowa, to wasza jedyna nadzieja. Śpiewajcie, śpiewajcie. Miłość niech rozświetla drogę ci. Przestańcie, mówię do was. Przestańcie. Głośniej, Smurfy, głośniej. Śpiewajcie z całych sił. W sercach niech nadziei iskra śni. Ciaro ognia, wzniesz się wyżej. Nie daj dobru przejść przez krąg. Ściaro ognia! Gargamelu, ty też! Śpiewaj! Ale ja nie umiem śpiewać! Klakier, słyszysz? No bardzo przepraszam, nie będę śpiewał. Zresztą, niech dobro ci czar, ten cudowny wielki dar sprawi, że zamieszka radość w nas. Co za szczęście! Och,
Ach, moje dzieci, moje kochane. Tak się martwiłem. Są całe i zdrowe, a dopilnowałem tego. A teraz poproszę o nagrodę. Wujku, nic mu nie dawaj. Co? Był dla nas okropny. Co ja słyszę? Nie, 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 bzdury. Chciałem je tylko nauczyć, jak zachowywać się w lesie. Wie pan, jakie są dzieci. Wujku, nie złość się na niego. Przecież jest Wigilia, czas przebaczenia. Jemu też? Jemu też. No tak, czas przebaczenia, zgadzam się. Cóż, muszę już lecieć, do widzenia. Mówię ci, Klakier, nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Święty Mikołaj nas uratował. Święty Mikołaj? Tak, i jego pomocnicy. Och, nie uwierzysz, co się działo. Święty Mikołaj? No, no, no. Żegnaj, Mikołaju, wesołych świąt! Wesołych świąt i bardzo dziękujemy. Cóż, marne mamy święta. Ani prezentów, ani puddingu, ani choinki, nawet ciepłych łóżek. Ale za to mamy najważniejsze. Siebie! Właśnie o tym myślałem, papo Smurfie. Nie cierpię tego, ale i tak mi dobrze. Ej, chcecie posłuchać mojej solówki? Pewnie. Czemu nie? Dawaj! Papo, co się stało? O, sam już nie wiem, ale wszystko jest możliwe, nawet cuda. O,